witajcie w kolejnym domowym spa. Dzisiaj Wam pokażę nowości, które ostatnio do mnie przyszły. Pokazywałam Wam dosłownie w poniedziałek, więc mamy tutaj kilka nowości. Do makijażu, maseczki, olejki, skraby. Dużo naprawdę ciekawych rzeczy się pojawi w tym spa. Ja jestem sama ciekawa, więc zacznę może od produktu, który przede wszystkim zmywa nasz makijaż. Nie będę używała płynu micelarnego, ponieważ generalnie chciałabym zobaczyć, jak ten produkt zmywa wszelkiego rodzaju makijaż. No i przy okazji Wy zobaczycie, jak ten produkt sobie radzi właśnie z tuszem, cieniami, bronzerem, podkładem przede wszystkim. I to jest marka Bielenda, olejek różny do mycia twarzy. Ja już Wam w holu mówiłam, ponieważ używałam tego produktu wcześniej. Tylko używałam tego produktu już po płynie micelarnym, więc też nie mam za bardzo jeszcze rozeznania, że ten preparat, ten właśnie olejek używany do mycia twarzy, mało pachnie różą wbrew pozorom. Natomiast osoby, które nie lubią takiego duszącego zapachu, a wiadomo, że róża jest dusząca, będą bardzo zadowolone, ponieważ on jest delikatny, fajnie nawilża skórę. No i zobaczycie, jak sobie radzi z makijażem, ja zresztą też. No i tutaj oczywiście mamy zabezpieczenie, jest stop i open. No to ja przekręcę na open. I zaraz rozgrzejemy oczywiście ten olejek w dłoniach. I będziemy rozprowadzać. Tak, jest bardzo delikatne, czuć róże, ale nie czuć jej na tyle, żeby była dusząca, więc dla fanów oczywiście kosmetyków różanych jak najbardziej będę polecać kolejny produkt, który będziemy testować, ale na razie sprawdźmy sobie ten olejek. Jeżeli chodzi o twarz, to tutaj już widać, że bardzo ładnie rozpuszcza ten makijaż. Nie jest taki ciężki, jeżeli chodzi o konsystencję. Czasami te oleiste, tłuste produkty są takie obciążające dla skóry. Tutaj czegoś takiego nie czuję. Bardzo przyjemnie mi się go używa. Ale teraz co najciekawsze. Zobaczymy, jak rozpuszcza makijaż oka. Zdjęłam rzęsy. Słuchajcie, ostatnio zapomniałam zdjąć rzęs. I oczywiście je zniszczyłam. Nosiłam je bardzo długo. Bardzo mi było ich żal, ponieważ były naprawdę świetne. To jest, są te połówki Ardell 308. Ale już czuję pod palcami, że bardzo ładnie rozpuszcza tu. A mam dzisiaj naprawdę dosyć grubą warstwę. Zobaczymy. Pięknie rozpuścił tusz. Dobra, słuchajcie, zmyję makijaż i zaraz do Was wracam, bo generalnie mam mgłę, a przy okazji bardzo dużo tuszu na twarzy, więc generalnie lepiej stosować zawsze płyn micelarny, ale chciałam Wam pokazać, jak on sobie radzi z makijażem i rozpuszczaniem go. Dobra, słuchajcie, zmyłam makijaż. Jeśli chodzi o pierwsze odczucia, to generalnie miałam delikatną mgłę. Teraz już mi mije, więc mogę się trochę dziwnie patrzeć. O, jest okej. Ale słuchajcie, jeżeli chodzi o w ogóle zmywalność, to tak naprawdę wszystko dymuło, wszystko się zmyło. Możemy w ramach testu użyć płynu micelarnego. Ja mam ten kloszek, który generalnie bardzo dobrze sobie radzi, słuchajcie, z zanieczyszczeniami. No i zobaczymy, jak ten produkt sobie poradził z domyciem makijażu. Jeśli chodzi o oczy, no to słuchajcie, domył tusz idealnie, a ten z Melchiora jest ciężko domyć, uwierzcie mi. To się minimalnie zostało podkładu, gdzieś tam pewnie koło ucha, gdzie nie domyłam, bo czasami tutaj takie newralgiczne są miejsca, ale jest ok. No i co? Testujemy, słuchajcie, tą szczotkę do mycia twarzy, która generalnie mnie Was bardzo będzie ciekawić, ponieważ jest zdecydowanie tańszym odpowiednikiem Forolu. No, ona kosztuje w granicach 150 zł. Mnie bardzo ciekawiła, ja już ją, mówiłam, musiałam użyć, ja się nie mogłam wytrzymać. No i pianka, słuchajcie, Black Snail Repair Cleansing Foam, czyli pianka do demakijażu marki Holika. Holika, ja uwielbiam tą markę, jeżeli chodzi o produkty, czy kremy BB, czy różnego rodzaju produkty pielęgnacyjne. I najpierw sobie rozprowadzam tą
Ale słuchajcie, jest wielka. Jeżeli chodzi o wielkość, no to tutaj ona wam zrobi całą robotę od razu. Ale po prostu wielka. Nie wiem, jaka jest ta korona taka normalna. Ale ta jest duża. No i ją odpalamy. Słyszycie, ona się tutaj zamrugała. I możemy plusem przechodzić do makijażu. Jeżeli chodzi o różnicę, no to też już wam mówiłam, kolor jest zdecydowanie większa, ma te wypustki tutaj, które jak przyłożycie na przykład do takich newralgicznych miejsc, gdzie pojawiają się zmarszczki, to ona wam powinna, słuchajcie, te zmarszczki niwelować. A natomiast takie szczoteczki, słuchajcie, świetnie domywają zapłucenie, usuwają martwienia skórek, więc jeżeli lubicie takie urządzenia, to jak najbardziej wam polecam. I też coś, co nie będzie wam podpowiadało, tak jak w przypadku foruluny, to czas, który musicie przeznaczyć, ponieważ około minuty foruluna daje na umycie całej buzi i po 10 sekund chyba na każdą strefę daje, więc tutaj czegoś takiego nie ma. Musicie sobie sami odbliżać czas albo tyle, ile uważacie. Czasami w przypadku foruluny dłużej ją trzymam, jeszcze raz ją wyłączałam, czasami nawet po 2 minuty. A jeżeli chodzi o tą piankę, jest bardzo delikatna, w sensie jest chyba najdelikatniejsza z tych wszystkich azjatyckich pianek, ponieważ jak myję buzię, to nie szczypią mi słuchajcie oczy, jak przez środek otworzyłam, jak myłam, w trakcie płukałam, więc jest naprawdę duży plus. Bardzo delikatnie pachnie, no i co może was też przekonać, słuchajcie, jest z wyciągiem ze śluzy ślimaka, a dodatkowo jest naprawdę bardzo tania, bo ona kosztuje chyba 25 zł, więc ja byłam w szoku, jak zobaczyłam na stronie w takiej cenie, więc stwierdziłam, że na pewno ją po prostu dla was przetestuję. Słuchajcie, jest naprawdę gładka, ale dodatkowo ja uwielbiam robić sobie peelingi. Dla mnie spa kojarzy się przede wszystkim z peelingiem. Jeżeli nie słyszycie w tle jakieś okrzyki, wiwaty, jakieś dźwięki dziwne, to na tym gra właśnie FIFA, więc nie przejmujcie się tym. No i ja wam pokazywałam w holu, że ten produkt ma, słuchajcie, dosyć dziwną konsystencję, w sensie takiej czekolady, bo to jest w ogóle, słuchajcie, peeling Black Honey Sugar Scrub, czyli to jest cukrowy scrub i świetnie pachnie. Tylko słuchajcie, trzeba dosłownie wbić sobie tutaj palce. Ja sobie przygotuję taką tutaj grubszą warstwę i będę rozpływać. Już wiem, jak to pachnie. To pachnie jak cola, jak słodka cola. Pepsi. O! Żeby mi naklapać, żeby mi Morris tutaj nie zjadł tego cukru. Ale ma bardzo grube, to jest taki gruboziarni w zasadzie cukier. Dla osób, które mają wrażliwą skórę, automatycznie odpada, bo tutaj można przejechać dosłownie dwa razy, już będzie pół zdartej skóry. Jest bardzo, bardzo mocne, dlatego też takie peelingi polecam raz na tydzień, ewentualnie osoby, które mają wrażliwszą cerę, raz na dwa tygodnie, ale świetnie, słuchajcie, może sobie polerować nosy, tutaj ewentualnie strefę czoła, która moim zdaniem zdecydowanie ma grubszą skórę. A i gdybyście się pytały, to jest, słuchajcie, bransoletka z Elilu. Z Lilu, przepraszam, bo ja zawsze mówię Elilu. Mam grawerkę swoją, to jest, słuchajcie, taki misiu. Zostałam w pracy, ale wszystkie prezenty generalnie taki haul niekosmetyczny pokażę wam, myślę, że w poniedziałek. Przyjdzie mi torba, słuchajcie, z Zalando. Więc mam nadzieję, że mnie nie zlinczujecie za te wszystkie prezenty i wydatki, ale wam chciałam wszystko też na bieżąco pokazać. A no i słuchajcie, myślę, że już wystarczy. Tutaj zawsze w okolicach oczu dobrze peelinguję, żeby się fajnie też chłoniały kremy, no i oczywiście nos. I tutaj strefa czoła, gdzie najwięcej się odbiera podkładów, jak zrywam, peeling i przejdziemy do nosa. To czerwona buzia, ale u mnie to, słuchajcie, schodzi, więc tym się nie przejmujcie. Zawsze mam taką skórę czerwoną po peelingu. No i w związku z tym, słuchajcie, że moja skóra jest bardzo, znaczy może nie bardzo, ale ja czuję to przymuszenie i mi to bardzo przeszkadza. To, słuchajcie, nałożę sobie maseczkę, którą miałam w takich saszetkach. Nie mogłam później znaleźć takich pełnowymiarowych opakowań. To jest najmierzająca maska rozświetlająca do twarzy z Amaranthusem z marki Taupa.
I muszę wam powiedzieć, że ta maska, z tego co ja pamiętam przynajmniej, jest niezwykle, niezwykle nawilżająca. Jeżeli macie suchara dosłownie na twarzy, albo już czujecie, że gdzieś tam generalnie musicie zainterweniować, to to będzie rewelacyjna maska. I ona ma tutaj amarantus, szałwię, muszkatołową, masło kokum i masło shi. I ja najpierw rozprowadzę sobie, słuchajcie, po całej twarzy, natomiast taką grubą warstwę nałożę pod oczy. I ona pięknie pachnie dodatkowo, jest naprawdę rewelacyjna. Ja sobie ją nałożę na 20 minut. Myślę, że spokojnie. Przejdź taką maseczkę potrzebną 20 minut i zobaczymy, jakie będą rezultaty. O, świetnie. Kąpałam się i zaparowaliście. Co jest lepiej? Chyba jest lepiej. Okej. Okay. No nie wiem, wydaje mi się, że jest lepiej, słuchajcie, ale zaraz też odparuję. Nałożę sobie olejek i teraz tak, olejek, który ja będę nakładać, jest już Wam dobrze znany z holu, więc tutaj nie będzie żadnej nowości, że to jest olejek marki Evre. Chyba znowu paruję. Co od środka zaparowało? No nie wierzę. Dajcie znać. Dobra. I teraz tak. Olejek marki Evre to jest na dzień i na noc. Ma taką fajną formułę, że mnie się sprawdzał w momencie, kiedy go miałam, bo ja całe do dna zużyłam parę miesięcy temu. No on mi się świetnie sprawdzał, słuchajcie, z... Może dodam troszeczkę jakiejś emulsji, żeby też się tak szybciej wchłonął. I rozprowadzimy sobie na twarzy. Dzisiaj chyba zrezygnuję z płatków kolagenowych, bo słuchajcie, ta maska mi mega nawilżała oczy, więc... Znaczy tą strefę pod oczami, więc... Nie ma tutaj jakiejś większej potrzeby, a poza tym olejek pięknie, słuchajcie, zregeneruje też moją skórę. Troszeczkę oczywiście rozprowadzamy na szyi, na koldzie. I czekamy, aż mi się wchłonie olejek i nakładam krem pod oczy jednocześnie, żeby też się szybciej wchłonął. Słuchajcie, wszystko mi zaparowało. Zaparowały mi nawet perfumy, zaraz wam pokażę. To sobie wklepę. Krem pod oczy. O, tutaj akurat mam moje najnowsze dziecko La Vie Belle. Więc też mi zaparowały wszystkie. No dobra, słuchajcie, poczekam, aż mi się oleje wchłonie i pokażę Wam ostatni kosmetyk. Natomiast no, co ja mogę powiedzieć o tym olejku z Evre? No jest genialny, jak mówię, on świetnie regeneruje skórę, świetnie on nawilża. Fajnie robi na makijaż. Ja go używałam naprawdę na milion sposobów. I dodatkowo tak pięknie nawilża skórę, wygładzają. Więc to jest naprawdę bardzo tani olejek. I bardzo też dobry. Ja go naprawdę uwielbiam i... Gdyby nie było innych kosmetyków, to bym na pewno kupowała ten. No i słuchajcie, co do maseczki. Rewelacyjnie nawilża. W ogóle skóra pod oczami jest tak mięciutka. Ciężko w ogóle mi się, słuchajcie, domywała, bo taką grubą warstwę zostawiłam. Ale to jest chyba najlepsza maska, taka regenerująca, silnie nawilżająca, którą ja używałam do tej pory. A dodatkowo jest, słuchajcie, mega tania. Ta tubka, sprawdzałam na stronie. Tutaj mam 25 ml, kosztuje 10 zł, więc 100 ml
No to tak w granicach 40 zł to jest naprawdę mega tanio. Szkoda, że nie ma większych tubek. Ona nawilża, uelastycznia, odświeża i przywraca blask. Naprawdę, w ogóle jak miałam na skórze, miałam wrażenie, że miałam takie masełko dosłownie do demakijażu na sobie. Ona się tak rozpuściła i tak fajnie nawilżała skórę, więc jestem mega z niej zadowolona. Fajnie, że ją wzięłam. No a olej, mam nadzieję, że będzie wydajny. Także słuchajcie, ja na razie czekam, aż mi olejek wchłonie i pokażę Wam ostatni kosmetyk, bo bardzo często się mnie pytać o sleeping mask, czyli takie maseczki na noc, czy ja ich nadal używam, jak najbardziej, mam ich kilka. No taką ostatnią, którą bardzo namiętnie używam, to jest Water Drop od marki Lioweli. I to jest w ogóle rewelacyjny kosmetyk na lato, ponieważ one się rozpuszcza na taką wodę i świetnie nawilża, jeżeli macie takie duże przesuszenia. Więc to jest taka jedna z moich ostatnich maseczek na noc. No, koniec gadania. Zaraz wracam. Dobra, słuchajcie, jak olejek się wchłonął, to chciałam Wam pokazać ostatni kosmetyk. Też przy okazji muszę zrobić trochę porządek. W sensie w tej łazience mam mnóstwo kosmetyków. Wszystkich w zasadzie użyłam, ale jakoś muszę pomyśleć o rozłożeniu. W ogóle tutaj będzie taka, słuchajcie, szafa. I tych kosmetyków ciągle im przybywa, niby robię duże denka, a niby jest nadal tyle samo, ale to chyba każda z nas tak ma. No i co, sleeping mask, mówiłam Wam, że tak mam w poprzednim ujęciu, że ja używam dużo maseczek takich właśnie na noc. I ta ma taką kremową konsystencję, taką typową kremową konsystencję, co jest oczywiście bardzo fajne, bo też się będzie rozprowadzać super. Ja już Wam tam robiłam swatcha, więc z tego co zauważam, ono się bardzo szybko wchłania. No myślę, że taka warstwa wystarczy. Może minimalnie dołożę, a co będzie na bogato w końcu do spa. W ogóle tutaj dużo tuba. Mówiłam Wam, że na, tak przeliczając, 110 ml ma, 12 miesięcy od otwarcia. Więc ja myślę, że spokojnie takie sleeping mask starczą Wam na rok, jak nie dłużej czasami. To są azjatyckie produkty, więc możesz troszeczkę dłużej używać. Natomiast ja bardzo bym Wam polecała ewentualnie kupić z kimś na spółę, bo no, tego naprawdę nie przerobicie same. Ma fajny ogórkowy zapach. Bardzo orzeźwiający, naprawdę mega orzeźwiający. Jak zaraz zobaczycie, ona się bardzo szybko też wchłonie. Praktycznie od razu. O. Sleeping mask w ogóle mają taką konsystencję takiej wody. Tak naprawdę one są białe, kremowe, bardzo często mają jakiś kolor, a po dotknięciu się z twarzą po prostu zamieniają się w wodę. No i w związku z tym nałożymy sobie jeszcze jedną warstwę. Ja nie żałuję sobie pielęgnacji, jak dobrze wiecie. I może to też jest sekret tego, że gdzieś tam ta pielęgnacja zdaje tutaj swoje zadanie. No i oczywiście szyję. I ta sleeping mask, czyli ta maseczka na noc, ma nam regenerować skórę. Dodatkowo ma wydzielinę ze śluzu, ze ślimaka. Więc będzie ładnie też wygładzała skórę, regenerowała, nawilżała. No i też wygładzała, bo wyciąg ze śluzu, ze ślimaka ma też właściwości regenerujące. Także moje drogie, kończymy dzisiaj spa. Mam nadzieję, że Wam się podobało i będziecie zaglądać do następnych, bo zamierzam dużo też testować nowych kosmetyków. W denko będziecie wiedziały, jak mniej więcej one mi się sprawdzały do tej pory, te, które miałam, które mam kiedyś, dawno robiłam spa. Natomiast słuchajcie, wszystkie moje dzieci kosmetyczne uwielbiam, mam ich dużo, ale lubię je, nigdy nie używam na siłę produktów, a jeżeli coś mi nie pasuje, to od razu Wam mówię. Natomiast słuchajcie, w tym spa bardzo fajne produkty. Ta nowość mnie niezwykle ciekawiła z tego względu, że zauważyłam, że tani kosmetyk może naprawdę świetnie domywać makijaż. Jak widziało się, bardzo ładnie mi domył, słuchajcie, makijaż oczu, co jest dla mnie niezwykle istotne, ponieważ na oczach nie powinien zostawiać żaden brud, zanieczyszczenia, ponieważ to wszystko się dostaje do oka i może podrażniać. Natomiast jak widziało się, też oczyściłam skórę twarzy i też było super, więc naprawdę tani kosmetyk, a bardzo dobre, polecam Wam. No i moja maseczka ulubiona, słuchajcie, teraz to będzie mój must have na zimę. Ta nawilżająca maseczka z amarantusem z Taupy. W ogóle Taupa ma świetne kosmetyki, więc bardzo Wam polecam. Scrub Petarda. Petarda, zdzierak. Dodatkowo pięknie pachnie kolą i ma bardzo fajny też... I wracając jeszcze do pianki. Słuchajcie, ta pianka mnie zaskoczyła tym, że jest bardzo delikatna. Fajnie doczyszcza buje, w ogóle pięknie się pieni, super pracuje z tą alaforoluną.
I co mnie też przekonało do niej, to to, że miałam dużo pianek, które były drogie i były też dobre, ale chciałam zobaczyć coś tańszego, które, jednocześnie, które ma ciekawy skład, bo tutaj mamy wzielinę ze śluzy ze ślimaka, jakiś ekstrakt z łożyska roślinnego, a naprawdę nie jest droga, więc wszystkie macie oczywiście linki na dole, zobaczcie sobie, to też pojawiło się w holu, więc naprawdę bardzo fajny produkt. No i maska, ona bardzo się fajnie wchłona, natomiast maseczki Sleeping Punk, tym się nie przejmujcie, ale trzeba się do tego przyzwyczaić, one są może nie lekkie, ale czucie na skórze. W momencie, kiedy się przykleicie do poduszki, to będzie jednak taki plask, bo one po prostu są bardzo bogate i bardzo fajnie odżywiają skórę, więc no muszą troszeczkę, że tak powiem, być odczuwalne na skórze, ale tym się na pewno nie przejmujcie, bo warto, efekty są super. No i mój ulubiony olejek, to jest naprawdę jeden z moich ulubionych olejków. Świetnie w ogóle nawilża skórę, szybko się wchłania, nie jest taki ciężki, nie jest taki lepiący, tłusty. Ma bardzo przyjemną konsystencję, dodatkowo piękne opakowanie, takie skromne bym powiedziała, ale jednocześnie oddające, że tak powiem, jakby zamysł tego kosmetyku. Skromny, cicho działający, pięknie pachnący i też ładnie wyglądający, więc super. Także to już jest koniec. Podsumowałam te produkty. A jeżeli chodzi o tą piękną szczotkę, którą na pewno będziecie ciekawe, ja na ją podsumuję za, myślę, że 2 tygodnie. Zobaczymy, jak ona mi się sprawdza. Ja będę tylko jej używać rano i wieczorem, więc trzymajcie kciuki za testy i Was zapraszam na kolejne filmiki już w poniedziałek. Trzymajcie się, ściskam Was. Pa, pa!